Witamy na kolejnym naszym spotkaniu, odcinku. Dzisiaj przedstawimy pewną historię pod tytułem, jaki tytuł? List miłosny. A, list miłosny. Piękny tytuł. To nasza akcja Wszyscy jesteśmy Włochami, gdzie czytamy różne historie po włosku, potem tłumaczymy je na język polski, żeby można było też i zrozumieć. Wszystkie są z pięknym przesłaniem. Pozdrawiamy oczywiście, skąd pozdrawiamy? Szczedwińska nad Wisłą. Szczedwińska nad Wisłą, oczywiście, że tak. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nas oglądają. Możecie nas, że tak powiem, polubić, polajkować, jakieś tam subskrypcje dodać, także będziemy bardzo szczęśliwi. Natomiast posłuchajmy kolejnej teraz już historii właśnie o pewnej księżniczce. Una lettera d'amore. Per il suo compleanno, una principessa riceve dal fidanzato un pesante pacchetto dell'insolita forma tondeggiante. Impaziente per la curiosità, lo aprì e trovò una palla di cannone. Delusa e furiosa scegliò a terra il cero proiettile di bronzo. Cadendo, la palla si aprì, apparve una palla più piccola d'argento. La principessa la raccolse subito, rigiriandola tra le mani, fece una leggera pressione sulla sua superficie. La sfera d'argento si aprì a sua volta e apparve un astuccio d'oro. Questa volta la principessa aprì l'astuccio con estrema facilità. All'interno, su una morbida coltre di velluto nero, spicchiava un magnifico anello, tempestato di splendidi brillanti che facevano corona, e due semplici parole: ti amo. Pewna księżniczka dostała na urodziny od swego narzeczonego ciężką, choć niezbyt dużą paczkę o dziwnym, okrągłym kształcie. Zaciekawiona rozpakowała szybciutko i znalazła w środku kulę armatnią. Rozczarowana ze złością rzuciła ją na podłogę. Wtedy pękła zewnętrzna, czarna powłoka i ukazała się mniejsza kula w pięknym, srebrzystym kolorze. Księżniczka podbiegła i ujęła ją w dłonie. Obracając ją, przypadkowo przycisnęła lekko w pewnym punkcie jej powierzchnię. I oto srebrna otoczka otworzyła się, odsłaniając wspaniałą, złotą szkatułę. Teraz księżniczka łatwo otworzyła złote pudełeczko, w środku którego na miękkiej, czarnej materii spoczywał cudowny pierścionek, połyskujący brylancikami tworzącymi dwa słowa: kocham cię. Molta gente pensa la Bibbia non mi attriva. Contiene troppe pagine austere e incomprensibili, ma chi fa lo sforzo di rompere il primo involucro con attenzione e preghiera, scopre ogni volta nuove e sorprendenti bellezze. E soprattutto verrà presto colpito della chiarezza del messaggio divino inciso nella Bibbia: Dio ti ama.
Wielu ludzi myśli tak. Pismo Święte to nie dla mnie. Jest zbyt trudne. Nie potrafiłbym nic zrozumieć. Lecz jeśli ktoś zdobędzie się na wysiłek zdarcia tej pierwszej warstwy poprzez skupienie, modlitwę, za każdym razem odkryje nowe, zaskakujące wspaniałości. A przede wszystkim zostanie bezgranicznie zadziwiony jednoznacznością biblijnego boskiego posłania. Bóg cię kocha. Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy łączyli się z nami. I na koniec pomódlmy się jeszcze wspólnie. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Do miłego zobaczenia.